Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na pierwszy odcinek z Riders Republic. Jest to beta otwarta, do której każdy może dołączyć. I słuchajcie, ja sobie do niej dołączyłem i gra zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. To już mogę wam powiedzieć na samym starcie. I może zastanawia was, dlaczego patrzę się tak dziwnie w dół. Wiecie co, gram na laptopie, bo niestety mój komputer stacjonarny nie poradził sobie z tą grą na maksymalnych ustawieniach Full HD i 60 FPS-ów. Były dość mocne przycinki, wobec czego przesiadłem się na lapka z RTX-em 3070, przesadzonym procesorem 16 GB RAM-u i dyskiem SSD. No i dzięki temu mogę sobie płynnie grać w tę grę. Ona jest dość wymagająca. Tak w ogóle, byłem naprawdę zaskoczony, że mój PC sobie nie dał z nią rady, bo większość gier, które wychodziły do tej pory, no bez problemu sobie dawał rady. Tutaj w ogóle kto to było? Czekaj, spróbuję tego gościa tutaj dogonić, czy tego kogoś. Na czym on jedzie? Na jakimś dziwnym rowerku? What the fuck? Tutaj jest bardzo dużo opcji kustomizacji postaci. To jest taka gra, w której się nie zabijasz, w której grasz sobie na luzaku, gdzie wiesz, nie ma jakiegoś dużego stresu i możesz robić różne fajne rzeczy, wyczyny i tak dalej. I dla osób, które lubią grać competitive, tutaj też można znaleźć coś dla siebie, bo to tak brzmi: a kurde, to nie jest gra dla mnie, ja lubię gry takie, wiesz, z krwi i kości, gdzie jest rywalizacja, a nie takie, gdzie się, wiesz, chodzi i uśmiecha do wszystkich i jest miło i wesoło. Tutaj też rywalizacja jest i ta rywalizacja jest tu przeniesiona na dość wysoki poziom, dlatego że niektóre konkurencje są strasznie trudne. Ale dobrze, zacznijmy od początku. Jak widzicie, jadę sobie na jakimś rowerze górskim i wiecie co? Jest to pierwsza gra, w której... pierwsza tak wysokobudżetowa gra, w której można jeździć na rowerze. I ta jazda tutaj jest dość hardkorowa, dość arcade'owa, o czym też zaraz wam powiem. Jest jeszcze jedna taka gra, gdzie można grać sobie na rowerach, jeździć na rowerach, i ona nazywa się Descenders. Jest w Game Passie teraz dostępna, można sobie ją przetestować, jak chcecie. Tutaj natomiast, no to jest pierwsza taka wysokobudżetówka z rowerami. Tego mi brakowało w chyba takiej poprzedniej części tej gry, czyli The Steep. Kojarzycie, tam się jeździło na snowboardach, generalnie takie śnieżne sporty, no nie? Tutaj dodatkowo mamy rowery, ale nie tylko. Zobaczcie, mamy sobie na przykład skuter śnieżny. Widzicie, że ja mam tutaj różne konkurencje jeszcze zablokowane, bo nie odblokowałem, ale z tego co patrzyłem, to tak. Tutaj są rowery wyścigowe, są jeszcze rowery do robienia jakichś trików, są... tutaj mamy śnieżne triki i są jeszcze sprzęty śnieżne do chyba wyścigów. I coś jeszcze tutaj jest takiego. W grze jest oczywiście bardzo fajna muzyka, ale wiecie, YouTube nie mogę tego tutaj wam puścić, więc no będziemy sobie grać tak po cichu trochę. I tak, jazda na rowerze, jak wam powiedziałem, jest dość arcade'owa, jak widzicie tutaj. To jest jeszcze wersja beta, więc może zostanie parę rzeczy poprawionych. Tutaj na przykład rzecz, która mi się rzuciła w oczy i mi się nie podoba, to jest to, że na przykład tylne koło się zatapia. Tak jak widzicie, w górnej części ekranu to jest wersja beta, więc może w wersji finalnej zostanie to naprawione. Gra wygląda przepięknie. Jest normalnie niesamowita pod względem grafiki, pod względem terenów, jakie tutaj sobie przemierzamy. Mega mi się spodobała, brakowało mi takiej gry na rynku. Nie grałem dużo w Steep, tam sobie troszeczkę tylko pojeździłem, polatałem. Aha, właśnie, tutaj mamy jeszcze paralotnie, paramotolotnie. Mamy wingsuit odrzutowy. Gdy zaczynasz grę tutaj, masz taki wstępniak, gdzie masz wszystko, jakby wszystkie te takie kategorie, wszystkie sporty pokazane, co będziesz mógł tutaj robić. Mam nadzieję, że to nie było wszystko, bo chciałbym jeszcze więcej je zobaczyć. Jest tutaj ogromny teren. Zobacz, to wygląda, tak wygląda mapa. Część tej mapy jest niedostępna w becie. Są dostępne tylko, jak widzicie, fragmenty teraz. Można sobie do nich przejść. Te wszystkie takie tutaj, nie wiem jak mam to powiedzieć, znaczniki ludzików oznaczają drive-atary. Tak jak mamy na przykład w Forza Horizon, no nie? Przenieśmy się na chwilę tutaj. Nie mogę się tu przenieść. Muszę odkryć ten teren. Okej, a tu mogę się przenieść. Tu się mogę przenieść. To są drive-atary i moim zdaniem jest to genialne rozwiązanie, bo mamy wrażenie, że to wszystko tutaj dookoła nas żyje. To są drive-atary, to jest nic innego jak zapisane jakieś rozgrywki graczy i my to tutaj na mapie widzimy, jakby to jechał gracz. Mamy normalnie jego nickname, mamy normalnie jego strój, mamy jego wszystko.
ale no to nie gra on teraz na żywo, tylko gra jego Drivatar. Jeśli chcemy grać sobie z kimś na żywo, no to możemy go sobie zaprosić do sesji i chyba niektóre konkurencje możemy sobie wbić do multika i sobie z kimś grać. Powiem wam, jeszcze nie do końca się rozeznałem z tą grą, więc to jest dla mnie wszystko takie nowe. Na razie chcę wam pokazać, jak to wygląda, póki beta jest jeszcze dostępna, bo gra będzie miała swoją premierę za jakiś czas dopiero. O, na przykład tutaj widzicie kilka Drivatarów. Tutaj sobie ktoś coś robi i możemy sobie zajrzeć, zaprosić go do grupy. Możemy go zgłosić, możemy zobaczyć, co on robi, jaki ma poziom i tak dalej. Tu sobie ktoś się na gitarze gra. O, zebrałem jakiś relikt, proszę bardzo. To są jakieś znajdźki pewnie, no nie? I tak, widzicie, że przesiadłem się na narty. Sam nagrodę. To są... Patrzcie, co znalazłem, what the fuck? Znalazłem jakieś drewniane narty. Zobaczcie na to. Widzicie? Mega. Swoją postać oczywiście też możemy przebrać, ale takie sprzęty, jakieś... Ja mam w ogóle kije zamiast takich, takie zwykłe kije drewniane, zobaczcie. Zamiast... What? O co chodzi? Pewnie takich znajdziek na mapie jest więcej, dopiero... To jest moja pierwsza, więc... Ale tak, już zrobiłem swój pierwszy zakup. Chyba bardzo śmieszny, bo patrzcie, mamy tutaj sklep i w sklepie możemy sobie kupić jakieś rzeczy, no takie ubiór po prostu, nie? Ja już sobie kupiłem skaczącą... Skacząca, tak? Skaczącą żyraf. Patrzcie, jak to wygląda. Wchodzicie sobie w trój... O! Nakrycia głowy. Zobacz. Patrz, jak to wygląda. Ja pierniczę. Zajebiste. I tutaj tych strojów jest więcej. To jest żyrafa. To jest coś, co się zdobywa na samym początku, no nie? A na samym początku już mamy takie przesadzone rzeczy. I zobaczcie, wezmę sobie na przykład narty. No możemy sobie wziąć narty, możemy sobie wziąć deskę snowboardową, możemy wziąć sobie, o, te nowe bajery. Znaczy to po prostu jest kategoria bajery, ale to, no, po prostu mamy taki ten, takie coś. I mamy snowboard. O, czekaj, bo zniknęło mi, zobaczcie, zniknęła mi żyrafa. To musimy jeszcze raz wziąć strój i wziąć sobie żyrafę, proszę bardzo. I patrzcie, jak to patrzcie, yes. Jak to wygląda podczas robienia trików. Patrz, patrz. Lecisz do góry. Pięknie. Oczywiście mamy tutaj widok z kokpitu. No, na snowboardzie ten widok z kokpitu, widok z oczu nie jest chyba aż taki ciekawy. Zdecydowanie wolimy tą kamerę zewnętrzną, ale sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, gdy przesiądziemy się na nasz rower. Zobacz. Mamy oczywiście na rowerze także sprint i ten sprint się przydaje, gdy bierzemy udział w wyścigach. Na rowerze też możemy robić backflipy, robić różne wywrotki. Teraz mam to, postaram się ją pokazać. Nie poprzechodziłem jeszcze nic tutaj, dopiero sobie przeszedłem prolog, gdzie mogliśmy liznąć troszeczkę tych wszystkich konkurencji, jedna po drugiej. No i właściwie tyle. To teraz chodźmy sobie, zobaczcie, tutaj mam coś 700 metrów stąd. Spróbuję podjechać tam rowerem. Nie wiem, czy mi się to uda, bo jak widzicie, w śniegu pod górę, jeszcze po offroadzie, to jest ciężka sprawa podjechać. Wiem coś o tym, dużo też jeżdżę rowerem sam. I ciśniemy, widzicie, włączyłem sobie na chwilę sprint. Po śniegu jakoś tam da się jechać, ale chyba bardziej bardziej ciekawy będzie snowboard. Jak widzicie, jak teraz sobie zmieniłem na snowboard, to od razu wczytał mi się ten poprzedni strój, nie? Czyli żyrafa na głowie, kurtka. Generalnie jak zmienimy sobie jakiś strój na sobie, no to wtedy zmienia się on też przy każdej kategorii. Więc jak wracamy sobie do, powiedzmy, tego surfingu, snowboardu, no to zmienia nam się ten strój, co żeśmy wcześniej go zmajstrowali. Okej, okay, próbuję tu dojechać, bo chcę z tej górki sobie tak fajnie myknąć. Pyk, pyk. O, nie udało się backflipa zrobić. Tutaj każdy przycisk na padzie odpowiada za jakiś trik. Obecnie gramy na maksymalnych ustawieniach graficznych, to wam mogę jeszcze pokazać. I grafika jest fantastyczna, jest naprawdę ładna, jest taka bajkowa. Gram w 60 FPS, jak nie mam potrzeby grać w wyższym klatkarzu tutaj. Bez przesady, po co? Dobra. I tak, możemy sobie oczywiście w każdej chwili zejść z deski i chodzić z tym, zobaczcie. Tutaj jedzie jakiś gracz, a właściwie jego zapis. No i mamy tutaj jakiś wyścig. Możemy jechać solo, a możemy też w PvP jechać, tylko teraz mam to chyba zablokowane, bo nie mogę sobie zmienić, więc pojedziemy sobie solo. Okej, okay. I tu możemy sobie wybrać rower. Ja już sobie odblokowałem kilka, właściwie one się odblokowują automatycznie, jak tylko przejdziesz prolog. No i weźmiemy sobie oczywiście najlepszy rower, jaki mam. I tutaj wybieramy sobie poziomy trudności, asysty. Możesz sobie wybrać niektóre asysty, możesz sobie tam powłączać, powyłączać.
Ja sobie troszeczkę tutaj poustawiałem, ale nie chcę wam jeszcze nic mówić na ten temat, bo jeszcze się na tym nie znam. Poziom trudności zawodowy jest w sam raz, żeby poczuć ten taki dreszczyk emocji i to, że ktoś kuźwa może być od ciebie lepszy jednak w tej grze. Gramy teraz z botami. I zobacz, chyba botami, tak, albo z drywatorami, nie wiem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I tak, te wyścigi wyglądają świetnie na kamerze z oczu. Ojej, niepotrzebnie skoczyłem. Pyk, raz włączyłem sprint. Tutaj widzicie, że są kolizje między... O, na skocznie ktoś mnie zepchał. Pyk, patrzcie, jakie prędkości w ogóle, mamy licznik. 70. Na rowerze jazda 70 km na godzinę to jest strach. To jest śmierć w oczach jest. A tutaj to jest taka prędkość, wiesz, przelotowa, normalna, nie? I patrz, trik. O, teraz mi się chyba uda. O kurczę, ale w skały polecę! Oj się! W powietrzu nie można skręcać, także aż tak bardzo arcade'owo nie jest. Trzeba tak mniej więcej nacelować w miejsce, gdzie chcemy wylądować. A najgorsze jest to, że przed skokiem tego miejsca nie widać, więc trzeba parę razy wyścig powtórzyć, ale patrz. Jest, dobrze wylądowałem. No tutaj ktoś jeszcze wyskoczył. A ja chyba gram z drywatorami, coś mi się tak wydaje, bo boty robią, chyba nie robią aż takich dziwnych rzeczy, nie? Patrz na to. O, okej. Dawaj, jedziemy, Asuka. Okej, to możemy sobie wyhamować. Możemy także driftować rowerem. Specjalnie, skupiam się na tych rowerach, bo to jest pierwsza taka wysokobudżetowa gra z rowerami. I wygląda to niesamowicie, chociaż przesadzone troszeczkę to jest, nie? Jazda 80 na godzinę. Ja wiem, że są takie hardkorowe wyścigi, gdzie się jedzie bardzo szybko, ale 80 na... Takie skoki, gościu! Patrz. Ledwo co wylądowałem, nie? Tu się ktoś rozwalił, zobaczcie. Hamujemy. Wow! Patrzcie, jaki zjazd. To jest tylko jedna konkurencja, nie? Są jeszcze inne hardkorowe. Trochę żałuję, że nie przeszedłem z wami tego prologu, tego intra. To było też bardzo fajne. Zobacz. I wiecie co? Patrz, jeszcze skok na koniec. I wiecie co? W tej grze mamy także... Patrzcie, my powinniśmy zrobić obrót 720 stopni w powietrzu. Nic nie zaliczyłem. To trzeba zdobyć te gwiazdki, żeby przejść dalej. Nie fajnie. Okej, coś tam chyba dostałem. Za wbicie jakiegoś poziomu dostaje się nagrodę. Fajnie. Wydarzenie zakończone. Coś tam... Okej, możemy się przenieść z powrotem na górę bardzo szybko. Mamy też oczywiście tryb zdjęciowy. Mamy także, zaraz wam coś pokażę zresztą. Nie wiem, od czego zacząć, bo naprawdę gra robi niesamowite wrażenie. Czekajcie, wezmę sobie tylko. Tutaj jeszcze można zbliżyć. No kurde, co będę wam tłumaczył, tak? Tu możecie sobie ustawić wszystko. Deszcz, pył, śnieg. Możecie sobie porę dnia chyba ustawić nawet. Położenie słońca. A jak nie chcecie położenia słońca, to możecie sobie porę dnia zmienić, proszę bardzo. Możecie sobie zmieniać układ słoneczny, no nie? Pod kątem tego, jak chcecie mieć oświetloną scenę. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu i zobaczcie, jak ta grafa wygląda. To jest wow. Możemy sobie wybrać płytką głębię ostrości, możemy sobie tutaj już takie gotowe filtry powybierać, jeśli chcemy. Nie chcemy się bawić z tymi zaawansowanymi ustawieniami. I zobaczcie, jak to wygląda. My możemy sobie zrobić piękne zdjęcie z żyrafą na łbie. Człowiek, oj. Czekaj, jak się robi zdjęcie? Rób zdjęcie. Patrzcie, to jest jeszcze jakiś glitch, że jak jesteśmy w miejscu, gdzie można zacząć wyścig, to nie możemy zrobić zdjęcia w tym miejscu. To jest trochę słabe. I tak, i to jest taki teren zimowy, który możemy sobie zwiedzić, ale mamy też tutaj jakiś taki teren. Właściwie to my tam mieliśmy chyba pojechać, no nie? Więc wyznaczmy sobie cel. Cel docelowy, pyk. Punkt docelowy, okej. Cel docelowy, dobrze. No i teraz musimy tam zjechać, bo żeby dostać się do jakiegoś miejsca, żeby przenosić się do jakiegoś miejsca, używać teleportacji, no to najpierw musimy się tam dostać o własnych siłach, nie? Co jest bardzo fajne. Także musimy sobie zjechać z tej wielkiej góry na sam dół. O, nie udało mi się wyskoczyć. Czekaj, tutaj. Ops, też mi się nie udało wyskoczyć. Patrz na pyk. Op. Cyk i zaraz zmieniamy na rower. Jeśli chodzi o rowery, to ja na razie odblokowałem dwa rodzaje. Ten, którym jechałem teraz, to był taki rower, można powiedzieć, off-roadowy. Jak wjedziemy sobie na drogę, to wybiorę rower szosowy. Prędkość 70 na godzinę, człowieku, wierzysz to? I patrz, rower szosowy.
Wygląda sobie tak. I zobaczcie, tutaj na rowerze szosowym, no, mam nadzieję, że to będzie poprawione jeszcze. Czekajcie, weźmiemy sobie, bo możemy sobie też oczywiście porę dnia zmienić na taką, jaka nam pasuje. Taki mamy dzień. Zobaczcie, niestety koła roweru, gdy stoimy w miejscu, jest spoko, nie? Te koła roweru nie zatapiają się w ziemię aż tak mocno. Natomiast gdy ruszamy, coś tu nie gra. Nie, coś jest nie tak, powinni to jeszcze jakoś poprawić, ale może to kwestia czasu, aż to zrobią. Mnie to razi jako rowerzystę, jako kolarskiego amatora, no ale zobaczymy. I tutaj mamy wyścig chyba, jakieś wydarzenie albo nie wiem co. Zobaczmy, o co tu chodzi. Czekaj, zdołałem się zatrzymać na szczęście. To chyba będzie jakiś wyścig albo coś takiego. Ogromna serpentyna, zobaczcie, to jest doskonałe, żeby podriftować. Atrakcja turystyczna i tylko tyle? Jakby, to nie są zawody? Aha, dobra, atrakcje turystyczne. Ty, ale patrz, jakie to jest wielkie. To jest chyba nierealistyczne tutaj. To specjalnie zrobili, żeby można było się pobawić. Taka mapka jak w Tony Hawk'u na przykład. Mam przygotowane specjalne lampki po całym mieście. Mamy otwarty świat, żeby się bawić. Strasznie lubię gry z otwartym światem. Wiecie, ile można by było tutaj zlotów rowerowych zrobić w tej grze? Niesamowite to jest. Okej, dobrze, to sobie ogarnęliśmy. Tutaj przyjechałem, zobaczyłem jakieś punkty widokowe. No ale chciałbym wziąć udział w jakichś większych konkurencjach. Może tu chyba się coś odbywa. O, tu mamy coś, to jest nowe. Dobra, i coś dla rowerów, pięknie, muszę kawałek podjechać. Zobaczcie, rower szosowy, nie ma problemu, możecie sobie jechać też po offroadzie. Proszę bardzo, w rzeczywistości to by cię tak wytrzęsło, że to szok. Tutaj jedziesz jak na gimbalu, dosłownie masz głowę. Także nie ma problemu. Dobra, pyk, wybieramy sobie odpowiedni rower do odpowiednich terenów i jedziemy. O ty kurcze, to nie tak miało być. Tak, rowerem generalnie możemy zjechać też tam całkiem na dół. O, co zresztą zaraz chyba zrobimy, bo patrzcie na to! O, shit! Ty, tu jest normalnie zjazd dla roweru, to gdzie my tu jedziemy. Patrz na to, o kurczę, bo nie wyrobię. Bo jeszcze jakiegoś trika w powietrzu zrobiłem, jak? Okej. Robimy. I co my tu musimy zrobić? Wykonaj Supermana 720! Bez cofania! What? Przekrocz linię mety w mniej niż 1,50, przekrocz linię mety w mniej niż 1,40. Aha, to mamy na 3 gwiazdki. Ale jak zrobić Supermana 720 stopni? Tutaj trzeba jakoś specjalnie na padzie robić. Ja tego nie umiem. Musiałbym sobie przejrzeć jakieś tam bindy do tych wszystkich trików, żeby to ogarnąć. O kurde. Co to jest? Co jest? Halo? Co stroje są? Dobra, jak zrobić Supermana? Wiem, że trzeba... Superman to jest skok i do tyłu trzeba nogi zrobić. O kurczę, nie! Ajajajajajajajaj! Ledwo się zmieściłem. Uuu! Dobra. Go. Jak się to fajnie trzęsie, zobaczcie, animuje się ta postać bardzo ładnie. Mega mi się to podoba. Siabadabada, my tu zrobimy skoka. Tylko nie wiem gdzie, bo tu z góry jedziemy. Patrz, tutaj jakaś paramotolotnia. Dawaj Supermana, jak się tu Supermana robi? Klikałem wszystko po kolei, nie pykło. Zrobię tylko backflipa 180. Czyli spadamy na głowę. O nie! Pominąłem punkt. Już mi się nie zaliczy chyba na tą pierwszą gwiazdkę. Ej, super. O, co ja tu zrobiłem? O, Ragnol jest świetny. O Boże. Ale jak to fajnie wygląda ten strój. Tak jak jedziemy bardzo szybko, no nie? Ej, to jest doskonały strój ochronny, jak ja bym miał jechać po takiej trasie. Chociaż nic by mi się nie stało, tylko musiałby być wypchany gąbką całkowicie, ja bym się nie bał wtedy zjechać. Dobra, Superman to jest backflip i Superman jest wtedy, gdy jeszcze nogi do tyłu zrobimy, ale jak się robi tak nogi, to nie wiem. Jeszcze musimy na czas dojechać, także to jest naprawdę trudne. Patrz, ponad 100 na godzinę! O nie! Na plecy! Ponad 100 na godzinę jechałem! Ale fajny wyścig tak w ogóle. Trzeba się naprawdę skupić, żeby wiesz, żeby tutaj zrobić wszystkie te wyzwania. Usie. Jak przyspieszamy mocno, to nie możemy skręcać. Generalnie przy dużych prędkościach to skręca się ciężko. Także spoko, że to tak zachowali. O nie, bokiem. Okej. Jakoś wyrobiłem. I tu dopiero meta jest. Jak zrobić tego Supermana? Nie wiem, no będę musiał się tego jakoś nauczyć najpierw. I potem dopiero wziąć udział w tych zawodach. Jest, dobra, ogarnięte. To były zawody... A, mogłem to powtórzyć od razu. Zdobyłem jedną gwiazdkę tylko i za postępy w grze dostajemy chyba dostęp do konkurencji zupełnie innej, nie?
Tutaj ktoś widzę, że bardzo wysoko lata na tej mapce. Możemy zrobić sobie mapkę 3D. Nie ma problemu. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj co są... Patrzcie, ej, ja nie wiedziałem, że aż tak o, można sobie zrobić. Teraz widać te przewyższenia, no nie? Jak to wygląda, zobaczcie. Próbuję sobie oddalić jakoś wyżej. Nie mogę wyżej. Ale widać te przewyższenia bardzo dobrze, co? Kurde, tu jakieś wielkie góry. Coś dla rowerów. No to jest świetna gra. Ja wam powiem, że jak pierwszy raz zobaczyłem ten zwiastun, to pomyślałem, yeah, to jest coś dla mnie. Okej, okay, co tu mamy? Tutaj mamy w powietrzu... aha, bo tu możemy sobie wybierać konkurencję. Ja bym chciał jakąś sobie w powietrzu zrobić konkurencję, na przykład. Tu jest moja postać, wybierzmy sobie 2D mapę, bo ona nam pokazuje chyba bardziej te znaczniki wszystkie. W powietrzu chyba nie mam jeszcze żadnych zawodów, bo... ale możemy sobie to zrobić, zobaczymy co tu było. Aha, to jest... jest Festival Horizon, krótko mówiąc. O, patrz, tutaj gościu ma jakiś taki strój hardkorowy. To jest do latania w powietrzu. Mega! A właśnie, wam miałem pokazać te stroje, bo gdzieś to można było sobie przejrzeć. Tutaj mam tylko ten skuter śnieżny. Sporty, narzędzia, społeczność... sporty nie... O, tutaj mamy jeszcze dzieła, czyli po prostu zdjęcia innych graczy i patrzcie na to. Czy to się w ogóle... Zobaczcie, jaka fota kozacka. Pierniczę, to mi się mega podoba. Ludzie niesamowite rzeczy robią w tych grach. A czekaj, co tu jest? Pobój i czas twór? Tutaj ktoś zrobił konkurencję w ogóle. To nie jest... Ja myślałem, że to jest zdjęcie, ale to nie jest zdjęcie. Nie wiem, czy to odpaliłem? Nie chcę tego robić. Kurde, dobra, jedziemy. Ktoś zrobił sobie mapkę do jazdy rowerem. I ty... my też możemy sobie tutaj to robić. Czekaj, tu chyba mogę wziąć inny sprzęt? Czy nie? Nie mogę zmieniać sprzętu. Muszę jechać rowerkiem. I co, jak zrobię jego konkurencję, to dostanę coś za to? Na przykład, nie wiem, jego sprzęt? Coś? Patrz. I boost do góry. I meta. Okej, nie wiem, czy udało mi się pobić. Gratulacje, okej. Udało mi się pobić czyjś czas w ogóle. Proszę bardzo, udało mi się kogoś pobić. Nawet chyba gorszy rower miałem. Czy nie wiem, co to było. O, mamy coś takiego jak rywalizacja w trybie wieloosobowym. Zobaczmy, jak to wygląda, bo tego jeszcze nie robiłem. Bitwa na triki, mamy coś takiego. Okej, wyjdź wstecz. Nie wiem, czy mogę to odpalić, bo nie mam takiej opcji. 6x6. Chyba mi szuka teraz graczy. Okej, dobra, nieważne. O, dobra, wszedłem. Tutaj, gdzie się przegląda mniej więcej pojazdy, które mamy dostępne. Czy ich część tylko, no nie? Patrzcie, tutaj mamy jakiś rower taki pokrzywiony. Tutaj mamy rowery do trików, też jakiś taki pokrzywiony stary rower. Tutaj mamy, o, ja już mam ten Bayer, te takie deseczki, no nie? Żeśmy razem to znaleźli. Śnieżne triki, tutaj też mamy takie coś. I tu mamy, zobaczcie na to, wingsuit. I właśnie znalazłem to. Ten bajerek, to można gdzieś znaleźć na mapie. Na razie mam to zablokowane, bo muszę chyba wbić jakiś poziom. Tu mamy paralotnie, zobaczcie. Rower odrzutowy. Narty odrzutowe. No jest naprawdę kosmos, wingsuitem lata się fantastycznie. Nie wiem, czy uda mi się to teraz odblokować. Jeśli nie, to sobie to odblokujemy już następnym razem. Jestem naprawdę zaskoczony, ten lapek cichutko sobie tutaj chodzi. Ja mam mikrofon zaraz przy tym laptopie, chyba go nie słyszycie w ogóle, co? Jest mega, mega cichutki. Dobra, to mamy zrobione. Jeszcze bym przejechał sobie jakiś wyjść. Tu, patrzcie. Jak się robi to 720? Muszę sobie zobaczyć, tu powinno być jakieś... A co to jest na żywo? Dobra, rowerowe. Triki są ciężkie. Trzeba coś na pewno nacisnąć. Chyba, że może jest jakiś poradnik od tego. Na przykład kontroluj rozgrywkę. Tutaj nie ma tego, tu są po prostu ustawienia gry. Dostosuj postęp, sezon, wspólnota, dzieła, sklep. Nie widzę tutaj, w jaki sposób mógłbym zrobić ten trik. Pewnie było to gdzieś w poradniku, musiałbym sobie jeszcze raz może poradnik odpalić. Bo bardzo chciałem jeździć w jeździe dowolnej. I... co to jest tutaj? Z miejsca spotkań, to są chyba gracze na żywo. O, tutaj mamy poziomy. Zamów przedpremierowo. Jak zamówimy przedpremierowo, to coś chyba się stanie. W każdym razie, jak będziemy mieli 30... O, tutaj patrzcie, są jakieś nagrody w ogóle. Kariera, triki rowerowe, sprzęt, bajery. Tutaj jakieś te rzeczy do blokowania. Ile tego jest? Kurde, jest tego trochę. W każdym razie, żeby odblokować latające te wingsuity, te skafandry, o, może tak to nazwę. Bo po polsku wingsuit brzmi dziwnie, no nie? Jak sobie wbijemy 30 gwiazdek, zobaczcie, niewiele mi brakuje. I niedługo odblokuję sobie wydarzenia SDB. Więc tych gwiazdek trochę muszę pozdobywać.
tutaj mamy edycję standardową, tutaj możemy sobie coś kupić, no nie? Tak, ale na teraz mogę sobie odblokować jeszcze te rzeczy, czy wbić trochę gwiazdek, czyli robić zawody. Najlepiej by było zrobić ten trik 720, ale jak chyba Supermana zrobić, to jest trudne, jest trudne strasznie. Okej, tu mamy jakieś nowe zawody, chodźmy tutaj. Tak, wypadałoby zmienić może pojazd, ale dobra. O czekaj, tutaj będziemy z górki mieli, to możemy sobie pyk i lecimy. Kozak jest ta gra. Ej, co byście powiedzieli, byśmy zrobili z niej, w niej zlot? No nie, jak już wyjdzie, ona wyjdzie za jakiś czas dopiero. Wszystkie te gry teraz wychodzą na jesień. Będziemy mieli, kurczę, dużo do roboty tej jesieni, co? Dużo do grania, dużo do zabawy. W tej grze też musimy zrobić sobie jakieś spotkanie, zdecydowanie. Bo jest bardzo fajna. I tutaj mamy taki pojazd, żeby w ogóle się poruszać po mapie jakoś tam szybko. Później będziemy mieli paralotnie, paramotolotnie podejrzewam, że też. Czekaj, próbuję sobie dojechać, ale okej. Okay. Dawaj, tu z góry jest ekstra, tylko weźmiemy narty może. Ty, narty są chyba szybsze od snowboardu. Wow, chciałem jak flipa zrobić, za nisko. Przeskoczyłem przez ogrodzenie, nice. Dobra, jesteśmy. Co my tu musimy zrobić? Wykonaj front flip wskakując na szynę lub z niej zeskakując. Okej, to jest za jedną gwiazdkę. Przekrocz punkt, w którym znajduje się aparat fotograficzny. I co jeszcze mamy? Jakie wyzwanie? Przekrocz linię mety jako jeden z trzech pierwszych zawodników na eksperckim lub wyższym poziomie. Kurwa. Biorę najlepsze narty, jakie mam. I tak, musimy zrobić front flipa wskakując na szynę lub z niej zeskakując. Czyli musimy pewnie z jakiejś dużej hopy i zrobić... To nie będzie takie aż trudne jak ten 300... jak ten 720... ten... Superman. Tamtym rowerze... O nie! Nie! Dobra, od początku. Tutaj mam ten tryb ręczny robienia trików, więc muszę sam kontrolować to, kiedy wyląduje, nie? O, pyk, coś takiego. Teraz musimy znaleźć szynę. Tu jest szyna. Jak mam zrobić front flipa na nią, albo z niej zeskakują? Czekaj. Oh shit, gościu, zrobiłem to! O nie! Chyba nie zaliczyło mi triku! Oby zaliczył się trik! Czekaj, tu jest kamera. Nice! I ta żyrafa na łbie. Pięknie. Ale nie wiem, czy mi się trik zaliczył. Ten front flip. Ostatni, okej. Okay. Ale zrobiłem chyba pożądane triki. Zaraz zobaczymy, czy dostanę te gwiazdki, co trzeba. Bitwa o najlepszy wynik. Aha, dobra, to był trening, tak? Okej. Okay. Zobaczmy. Pyk! No, jeszcze będę musiał na pewno potrenować. I teraz tutaj, uwaga. Front flip. Nie, pominąłem! Shit! Prawie zrobiłem front flipa! O kurczę, zjeżdżając z tego, nice! Dobra. Nie w bok, nie trafiłem, shit! Muszę to jeszcze raz zrobić. Kurde, trudne to jest, powiem wam. Ostatni. Kurczę, jaki poziom wysoki. Ekspercki poziom to jest kosmos. Trzeba chyba co chwilę robić triki, tak? Zjeżdżasz tu i od razu trik. Okej. Okay. Zobaczmy, udało mi się zrobić uśmiech, tylko eksperckiego poziomu nie zrobiłem. Ale dostałem dwie dodatkowe gwiazdki. Ej, musiałem się naprawdę spocić przy tym, to było trudne. Musiałem się zamienić w spocenica, żeby to zrobić. Ale tak, jakąś nagrodę dostałem. Jakieś buty. Nie, nowy sprzęt. Okej. Okay. I tylko tyle, jedna nagroda. Nowa nagroda, okej, co to? Zestaw pierwszy, co to jest? Co? Jakieś mieszane wydarzenia chyba, tak? Co? Nie wiem. Alright, to experience some X-Factor mayhem, meet with the Shaq Daddy Bandits. The Rocket Bike event over really test your noodles. Okej. Boot around on a delivery bike. Keep an eye out. Okej. Dobrze. Zobaczmy to, co to jest? Pyk. Co to jest? Przekrocz punkt, w którym znajduje się aparat fotograficzny, wybraj i przekrocz linię mety. Zdobądź 60, tak? 60 tysięcy punktów na zapętlonej szynie bez cofania. O kurde. Pierwszy raz to będę jechał. Zobaczmy no, zobaczmy jak mi pójdzie. Chyba też coś na nartach, tak? Ale jakieś hardkorowe. O kurczę, ty... Co ja mam za narty? Halo? O kurde, jakie przebrania. Kozackie. Nic nie widać. Nic nie widzę. O shit. Dobrze, chyba okej wylądowałem. Pyk. Dobra, zrobione. To jest jakaś szyna wielka, tak? Nie! Wstawaj na to! O shit, niedobrze. Oki. Nie. Łaaa!
Uff, jak ja się tak odbiłem? Dobra, gaz, 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 gaz. Uuu, prawie się udało dobrze wylądować. Cholera, niewiele brakowało. Do tyłu. Yes, pięknie. O, tu jest ta szyna, tak? Jakie, co? Nie wiem, co się dzieje. Gdzie jestem? Co się stało? Czy ja spadłem? Nie wiem. Odpaliła mi się ta kamera dziwna. O kurde, ktoś tam poleciał w ogóle. O nie! Pff, znowu na tą głowę. Boże. Ile mam punktów? 40 tysięcy? To nie jest chyba dobrze. Okej. I pyk. Nie wiem, czy mogłem zrobić jakiegoś trika. I to jest meta. 46 tysięcy punktów, pierwszy miał 56 tysięcy punktów, więc dużo więcej. Okej, zrobiłem foto na zapętlonej, okej. I coś tam jeszcze było do zrobienia. Trudne to jest z tym ostatni, kurde. To trzeba naprawdę nieźle cisnąć, żeby dobrze ogarnąć. Przynajmniej na tym średnim poziomie, na którym ja gram. Patrzcie, tu narciarzy jest, ekstra to jest. Fajnie, że ten świat taki żywy jest, no nie? Mega mi się to podoba. Nie czujesz się tutaj tak, że jesteś sam, nic się nie dzieje. Nawet wiesz, że to są boty. Ale jest to przyjemne, na pewno bardzo, bardzo fajna gra. Na pewno nie raz jeszcze zagram, żeby się pobawić. Zobacz, nawet strój mi się zaśnieżył, jak się w śnieg zatykło. Nie tak chciałem. Chciałem po prostu zmienić szynę. O Boże, jeszcze raz. Komuś tutaj zajechałem drogę, cholera. Pyk, nice. O kurczę, tam jest ta mamucia skocznia chyba. Patrzcie, jak się tutaj szybko jedzie. 90 km na godzinę, co jest? Nie, znowu backflip, cholera! Chciałem tylko poskoczyć! Patrzcie, jaka skocznia wielka. Co ja mam z tymi backflipami dzisiaj? Nie chodzi. Cholera. Dziw, zobaczcie, ale to pięknie to wygląda. Dobrze, że działa płynnie. Bo, ej, naprawdę na moim PC-cie coś się lagowało. Tutaj, o kurczę, tutaj musimy zmienić konkurencję. Rower szosowy, proszę bardzo. Kamilę na szosówce wyciągnę tutaj. Patrz, są jakieś przeszkody. 70. A wiesz, tu pokryte lodem jest. Hopa, hopa, hopa. Czemu tu są jakieś przeszkody? Patrz, jak ten poszedł. Op! W drzewo. Bez kasku. Koniec. Po tobie. 90, 100 na godzinę, człowieku. Już powinno jej biegu zabraknąć, no nie? Cyk, zobacz na to. Oj, śnieg mnie mocno spowolnił, dobrze. Trzeba używać śniegu zamiast hamulcu. I 90, 100, 104. Cip, zobaczcie na to. I drift. Jakie tu są w ogóle... Ciekawe, jakie tu są, wiesz, ile procent na przykład zjazdu. A ciekawe, czy w drugą stronę, da radę podjechać? Czekaj, zahamuj. Jedziemy pod górkę. 30 km na godzinę pod górkę. 50 km na godzinę pod górkę? Pod taką górkę rowerem szosowym? I to nie jest elektryk jakiś. To jest normalny rower. O kurde, 40. Czekaj, tutaj robi się trochę kwaśno. 40, 42, jakim cudem. 40 na godzinę to jest ciężko po prostym jechać. Jeszcze z wiatrem. A co dopiero pod górę w jakichś kurde Alpach. Jeszcze sprint, zobacz. Pod górę sprint do 70. Dla osoby, która jeździ na rowerze, to jest nie do pomyślenia. Pewnie tak samo jak jazda na nartach dla osób, które regularnie jeżdżą na nartach. No tutaj jazda na nartach będzie taka mega dziwna, no nie? Jak to tak może być, że tak się szybko jeździ, albo robi jakieś takie karkołomne triki. Mega. Tu są realne marki też tych rowerów i generalnie sprzętów. Także tak, można się pobawić. Sprawdźcie sobie tę grę, jest naprawdę świetna. Teraz jest beta, dostępna dla wszystkich bezpłatnie. Trzymajcie się, na razie. Hejas!